Będzie słychać u góry takie lata, że mikrofon, że nagrywa i że wystartowało. Co robić wieczorem po południu, skoro nie można odwiedzić rodziny? Co może robić winogrodnik? Sadzić kwiatki. No przecież coś by innego. Na prośbę przecież mojej żony powiedziała, a zrób coś z tym starym, no starym, nie starym imbrykiem. Tak wskutek, w sumie idąc za jej radą, co by wsadzić tutaj? Jakiś kwiatuszek. No jak widać, jak poszedłem po chleb, to zresztą, to jak już poszedłem po chleb, to wróciłem z rzeszą kwiatków, bo inaczej nie mogłem. Ale chyba w toku, nazwijmy, uznania i rozumowania doszedłem do dwóch możliwości. Bratki i stokrotki kupię w osobnej im skrzynkę i tam je wsadzę. A jedynymi dwoma roślinami, które moim zdaniem tu pasują, to jest albo hiacynt, albo skoro czajnik i kuchnia, to magi, czyli tak zwana kocanka włoska. Kocanka włoska zwana magi. Przyprawa do zup, a nazywa się magi, bo po prostu pachnie przyprawą popularnie zwaną magi. Ale idąc dalej tokiem rozumowania, uznaliśmy, że z konsensusu, że najlepszym pomysłem będzie tutaj wsadzenie hiacynta. No bo co? Czajnik można byłoby w ostateczności postawić, by się kurzył dalej albo wyrzucić, ale jednak niech się stanie doniczką. Jednak żeby go zarazem nie wiercić, bo wiadomo, do czajnika nie ma podstawki, trzeba to rozwiązać w ten sposób. Na spód dać drenaż. Może być to gryz kamienia albo keramzyt, tutaj po prostu ceramiczny. Resztę uzupełnimy ziemią. No co? Trzeba by tu podziałać. I do roboty. Tradycyjnie zakładam rękawiczki w trosce o swoje ładne rączki. Przynajmniej niech będą, że są ładne. Ale rękawiczka widzę, że się zbuntowała. Jak zawsze coś nie... Bratki, żeby nam nie przeszkadzały, na razie odstawimy na bok. Więc jeszcze raz dla pewności, operatorze, kocanka czy hiacynt? Dobrze, będzie hiacynt. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Różowa doniczka. To chyba kolor miał oznaczać. Zobaczymy, czy się zgadza. Hiacynt kupiony tu w kwiaciarni blisko obok. Będzie kwit i pachnął. Ale najpierw musimy przystąpić do wsypania solidnej warstwy drenażu, gdyż tak jak mówiłem, nie ma odpływu wody. Dobrze. Dosłownie takie trzy pełne garści były potrzebne do tej ilości. Teraz dokonajmy przymiary naszego hiacynta. Zanim mu tam jeszcze musimy się jeszcze. No, tak będzie ok. Dobrze. Piękny fotel balkonowy nie odjechał. Typowy kształt czajnika wymusza, że muszę ziemię rozepchnąć tak po bokach.
gdyż potem ciężko będzie ją ubić. Sobie tutaj taki plac załatwić w tą stronę, żeby był ujęcie. Jest dobrze. Teraz jeszcze obsypać trzeba byłoby go tutaj trochę ziemią. Słownie trochę. Taką oto podstawkę, żeby sobie nie brudzić za bardzo i nie śmiecić. Jak widzicie, mam z marketu ogrodniczego, który kojarzy się z Gwiezdnymi Wojnami. Taką zagadkę pozostawiam Wam, ale długo chyba nie będziecie myśleć. Magiczna ręka zza kadru i jest woda. Dobrze. Trzeba będzie przetrzeć i tutaj wytrzeć, bo nie zbyt ładnie wygląda i zaraz zobaczycie efekt po zasadzeniu. No i oto efekt naszego działania. Hiacynt. Troszkę jeszcze tutaj będę musiał przemyć, bo wiadomo, zawsze ziemia jest w posadzeniu. Hiacynt i udające, jak to określił operator, smocze jaja, keramzyt. Hiacynt sobie będzie rósł i kwitnął i dawał piękny zapach. Została tylko zagwozdka. Co zrobić z tym? W sumie jak mi się znudzi i stwierdzę, że jednak tym jest potem czajnik, no to może nie będę wyrzucał tej zatyczki. No ale dobrze. Dzbanek jako... Tfu! Ale co zrobić z pozostałymi kwiatkami? Nie mam na nie doniczek. Na szczęście nie tak dawno, właśnie to przed kwarantanną, zgłosiła się do mnie firma Gardenia. Gardenia jest to hurtownia doniczek z Woli Jankowskiej 45A, która ma swoją siedzibę, jeden z oddziałów głównych popularnej w Częstochowie giełdzie kwiatowej. Dokładnie filia Częstochowska Radomska 14/20. Firma Gardenia posiada swoją stronę internetową www.hurtowniagardenia.pl, przepraszam, jeszcze raz www.hurtowniagardenia.pl. No i muszę przyjrzeć się i zobaczyć, cóż ciekawego na tej stronie znajdziemy. Może znajdę jakieś ciekawe skrzynki albo takie kolorowe, co by móc te kwiatki tutaj sobie wsadzić i mieć takie pierwsze wiosenne kwiaty. Tym bardziej, że już jest po przymrozkach. A co najważniejsze, z tego co wiem, do hurtowni Gardenii można wysłać zamówienie drogą elektroniczną na biuro@hurtowniagardenia.pl. Mają nawet swoją stronę na Facebooku @pphugardenia. No to zaglądamy. I efekty tego, co będę oglądał, zobaczycie za chwilę, oczywiście już bezpośrednio z widoku z tabletu. Ale najpierw jeszcze sobie tutaj wpiszemy w takim razie przeglądarkę. Kto mówią? No, asystencie Google'u. Dobrze, zobaczymy, czy zadziałasz. Hurtownia Gardenia. Okej, Google. Chyba. Okej, Google. I okej, Google. Zażyczył sobie, żeby 5 razy powiedzieć.
Szybciej chyba jednak ręcznie bym wybrał tą stronę. Okej, Google. Hurtownia Doniczek Gardenia. Jest! Ha! A jednak, asystent Google'a też zna tą stronę. No dobrze. No to... witryna. I proszę. Jesteśmy na stronie Hurtowni Gardenia. No to dziękuję Ci, asystencie Google. Ale teraz, żebyście widzieli, co będę oglądał i wybierał, no to będę musiał przejdę na widok bezpośrednio z tabletu. Będziecie sobie oglądać. Czyli co? Na razie moja twarz znika cięcie. Hej! Tak jak mówiłem, Hurtownia Gardenia, adres to hurtowniagardenia.pl. O, po lewej logo, link także do portalu Facebook. Sprawdź naszą ofertę Gardenia, pomysły na wystrój. Co my tu takiego mamy? Strona, propozycje nowości. Bardzo mi się podoba ta doniczko-osłonka w stylu afrykańskim. Z otworami, zebrę mi taką fajną przypomina, także ta druga od lewej, taką jakby nowoczesna lampa, no, ciekawe rzeczy. Kim jesteśmy? Przedsiębiorstwo produkcyjne handlowe Gardenia, działające od 1997 roku. To największą hurtownię doniczek w regionie. No, główny magazyn znajduje się na giełdzie kwiatowej w ulicy Radomskiej 14 przez 20. Obsługuje oczywiście klientów, nazwijmy to, profesjonalnych. Więc cóż takiego jeszcze Gardenia posiada? Donice plastikowe, donice ceramiczne, znicze elektryczne, węgiel drzewny, konewki, rozpałki, kompostowniki, o, deszczówki, skrzynki narzędziowe, pojemniki magazynowe i wiele innych. Oferta obejmuje także akcesoria z zakresu domu i ogrodu oraz produkty sezonowe na lato i zimę. No, całkiem mamy tutaj zasięg działania firmy, dane kontaktowe, telefony, adres e-mail, siedziba główna firmy. Trzeba wysłać wiadomość, ale dobrze. Ja chcę sobie przejść do oferty, żeby wybrać sobie ciekawe tutaj interesujące mnie donice do zasadzenia moich bratków. I oczywiście stokrotek. O tak, downice, symbol kompostownika, jakaś akcesoria do zimy, skrzynki. To my wybieramy oczywiście donice, doniczki. Co my tu mamy? Aha! Po najechaniu na ten pokazuje się jakby podgląd i opis. Można wybierać także oczywiście donice. Daną pełną ofertę, doniczki, osłonki są, skrzynki, jeszcze się na chwilę cofniemy, doniczki na zioła, doniczki typu misa, doniczki widzę na zioła, doniczki stojące, o, gazony, ziołówki, doniczki wiszące, już nas oczywiście rzuciło, ale za szybko. Podstawki, akcesoria, no wiadomo, no, kwiaty jak na cmentarz, jakieś widzę wieszaki, czy inne rzeczy, ale nas interesuje w tym momencie skrzyneczki. Myślałem, żeby te nasze, te moje, właśnie te nasze, przepraszam, nasze, mojej żony, razem już kwiatki, wsadzić właśnie w taką donicę, skrzyneczkę niską, a ozdobną, żeby one wystawały i tutaj może bym je zamocował za krawędzią balkonu, oglądajmy. O! No widzę, że są tradycyjne takie donice, jak to rozpowszechniane, plastikowe. Oj, przepraszam. Rozpowszechnione. Nie, z podstawkiem. Bardzo ciekawe są także, widzę, donice na balkon, możliwe zamocowanie, o właśnie, ich przez
jakby przez poręcz balkonu, to dla tych, którzy nie mają takiego jakby nawisu, półeczki, gdzie mogą nic ustawić, tylko jakby nakładamy na poręcz balkonu i mocujemy. A dla przykładu wam pokażę, taka donica nazwie Zedekro 400. Są tutaj w różnych kolorach. No, ten środkowy otwór właśnie służy do przekładania donicy przez balkon. Ale takie, tej akurat nie. Szukam sobie dalej. O, widać donice balustradowe. Donice takie. O, bardzo, zobaczcie, bardzo ciekawa skrzynka wolnostojąca szklarnia. DREP się nazywa, DREP, ale to za chwilę, najwyżej zajrzymy do niej. Widzę, że są donice z wkładem do informującym o podlewaniu. Pokażę wam, jak taka donica, zresztą skrzynka wygląda. Skrzynka ma taką plastikową wkładeczkę, czujnik wilgoci. Wlewamy wodę, woda jest w tej przestrzeni między plastikiem a dnem donicy. I zarazem czujnik, taka kuleczka, jak rośliny wypiją wodę, to ta kulka pada w górę, w dół. Tak to działa, bardzo pomysłowe. Sprawdza się szczególnie w jakichś dużych biurach i innych rzeczach. O, już chyba widzę interesującą skrzyneczkę. Może taka byłaby udająca, bo to jest donica plastikowa, udająca plecioną terakotę. Donica ISRP oznaczenie, świetna jakość, rattanowa powłoka w zestawie z podstawkiem. O właśnie, dużo rozmiarów. Zobaczcie, po prawej stronie oczywiście są wymiary donicy w tego co chyba tu się w milimetrach, tak? Na pewno? Czy w milimetrach będą, tak? No. Kolory. Obejrzyjmy ją sobie bliżej. O! Podstawka, rattan. Myślę, czy biała taka, jedna taka biała, albo jedna taka antracytowa w zupełności by mi wystarczyły. Tą donicę muszę sobie zapamiętać, ISRP. Dobrze, a teraz co ja tu jeszcze, może jakieś inne są ciekawe. O, zobaczcie, a jeszcze coś tu pisze, jak kwietnik begonia, czyli donica z wkładem stojąca. Bardzo fajna rzecz, ale ja w tym przypadku potrzebuję czegoś, co będzie jednak na balkon do powieszenia. O, i to jest też ciekawa, bardzo mi się podoba. Skrzynka Duet L się nazywa. Taka jakby dwufazowa, nazwijmy, skrzyneczka. Piękna donica z serii Duet. Zawiera w sobie matowy korpus, skład wykonany w wysokim połysku. Dwa kolory korpusów, pięć kolorów wkładów kolorystyczne. No i zobaczmy, oczywiście, ciekawe. To może bym w dwie takie posadził? Wymiar 40 cm na 19,5 na 20,5. Nie, to może nawet w zupełności by się zmieścił. No, no chyba dwie, musiałbym się jeszcze zastanowić. To byłoby tak, no dwie, trzy roślinki maksymalnie, na przykład trzy bratki osobno i dwie stokrotki osobno. Zobaczcie, o, to jest bardzo ładne połączenie. Tutaj właśnie jest tej zieleni szarego. No, no to tą doniczkę także biorę pod uwagę. Ale mnogość zestawień, kolorów. Wow. To bardzo dobrze wygląda. Naprawdę eleganckie i fajne. Taka skrzyneczka właśnie, skrzynka balkonowa. W sumie ze skrzynek obejrzałem jeszcze. Wrócimy sobie na główną stronę. Pokażę, zobaczmy jeszcze co tak. Przejdźmy jeszcze po głównych kategoriach hodowli gardenia. Czyli mieliśmy tak, mieliśmy donicę,
mamy artykuły, widzę, do ogrodu letnie. No i widać to, co już bardzo by się przydało, a czego na przykład ja nie posiadam jeszcze. Jest to zbiornik na deszczówkę, kompostowniki, donice, przepraszam, nie donice, tylko konewki są, grabie czy obrzeża. Najpierw w takim razie zobaczmy zbiorniki na deszczówkę. Niestety ten rok 2020 zaczął się, już jest wiosna i zaczął się od suszy. Więc moim zdaniem kto może, powinien zbierać wodę deszczową, bo no, jest naprawdę ciężko. Już się zdarzyły pierwsze pożary w lasu tutaj w okolicy. A to dopiero jeszcze połowa kwietnia, kiedy powinno być tak naprawdę... Przepraszam, racji. Wilgoć kwiat. A ja już na przykład na siebie na ogródku widzę suszę. Zobaczmy bardzo, weźmy sobie ten zbiornik deszczówki, już mając taką beczkę starą, drewnianą. Deszczówka. Gdzieś na 265 litrów wody deszczowej zbiornik. Z pokrywą. Plastikowy, to nie ma problemu z gnięciem. Jest pust wody na samej dole, to co widzicie, taki koreczek. A u góry jest wyżej kran. Szarym. O, tak by to wyglądało. Czyli stawiamy go na podstawce. Odejście jest z rynny, taki się montuje. Trójkąt nazwijmy. Specjalny. No, czyli po prostu woda. Nie marnuje się woda, która nam, tak powiedzmy, nazwijmy, kapie, no, napada na dach, tylko jest zbieramy jako deszczówkę. Deszczówka jest wodą miękką, bardzo korzystną do potowania roślin. Będę musiał zapytać, zwłaszcza, że jeszcze nie mam. Nigdy mnie będzie usprawiedliwieniem, że no, w sumie dach, nowy dach na dom mam zaledwie 2 dni. Jeszcze inny zbiornik na wodę deszczową. Dobrze, zobaczmy, wróćmy jeszcze do poprzedniej kategorii. To są zbiorniki na deszczówkę. Kompostowniki. Kompostowniki plastikowe, widzę w różnych tych rozmiarach. Umienia w sezon. Drodzy ogrodnicy, dobrze wiecie. Gorzej wiadomo z takimi ogrodnikami, nazwijmy miejskimi czy balkonowymi. Ale każdy, kto ma działkę i to wie, że kompost nieoceniona w ogrodzie rzecz. Kompostownik oczywiście można zbudować na przykład drewniany czy betonowy, albo bardzo szybko złożyć sobie taki termokompostownik plastikowy. Co mamy? Koneweczki. Konewkę w ogrodzie musi mieć każdy, w domu także. Widzisz, są kilka rodzaje koneweczek tutaj plastikowych oferuje firma. Obrzeża i palisady. Aha, palisady udają takie plastikowe, udające rolboder drewniany. Widzę, że montaż bardzo prosty. Wbić podłoże, nic trudnego. Ale na razie jeszcze palisady nie będę robił. Grabie powinny być. A nie, gra to tylko symbol. Grabie oznacza, że są akcesoria. Tutaj widzę, że przepraszam, że źle powiedziałem. Widzę kratki, paliki, pręty, brykiet, kratki trawnikowe, pojemniki do przenoszenia do ogrodu, na przykład liści, no, taczki takie plastikowe też, ogrodnicze, skrzynki, oczywiście węgiel. Wejdźmy do głównej strony. Zimy już nie ma, ale jak widać, właśnie w roku nie było, też są, a co oznacza tutaj artykuły warsztatowe. O, czyli możemy kupić także skrzyneczki do warsztatu. Wróćmy w takim razie na stronę główną jeszcze tej hurtowni. Jedziemy jeszcze raz w donicę, bo chciałbym wam może pokazać. Taką donicę, są ażurowe, słonki ażurowe, kto by chciał na przykład używać, bardzo wodne na lawendę, oraz tutaj są donice wiszące, też będę potrzebował, niedługo będzie giełda kwiatowa
świeczył się będzie, jeśli zejdzie kwarantanna. Będzie się liceum Sienkiewicza w Częstochowie. A ja szukam takich donic. To są donice do uprawy ziół z nożyczkami. Właśnie, tą donicę, którą widzieliśmy, DRP. To jest jak dla mnie nowość, którą także między innymi widziałem na targach ogrodniczych a propos Gardenia w Poznaniu. Jest to donica szklarnia. 4-in-1 standard set, jak to ładnie nazwali, domowa szklarnia. Ta donica stanowi miniaturową szklarnię, idealnie sprawdzającą się w domowych warunkach. Stwarza korzystne warunki wzrostu sadzonek, a zazwyczaja to wentylacji, kontroli wilgoci, uprawa ziół, roślin ważniejszych warunków atmosferycznych. Nie była taka prosta, zobaczcie, jest zielona. Taka nazwijmy szara. Ciemniejsza szara, wymiar donicy 77 cm na 38,7 cm, wysokość 2 cm. Obejrzyjcie, zobaczcie, co właśnie chcę wam pokazać, co mi się w tej donicy podoba. To jest jakby taka donica stojąca na nóżkach, czyli tak naprawdę możemy mieć tą donicę domową. O właśnie, to jest to. Każdy może mieć teraz sobie tutaj pietruszkę, nie wiem, pomidora miskiego czy papryczkę w takiej domowej szklarni. W domu, czy też na balkonie, nie, oczywiście jeżeli tam chronimy przed ostrym słońcem, ale zarazem teraz, kiedy jeszcze się zdarzałyby przymrozki, to myślę, że taka donica byłaby niezłą ochroną, a zarazem przyspieszającym schody. Donica, widzę, przychodzi w wersji takiej do złożenia i warianty kolorystyczne. Mi się bardzo podoba ten zielono przeźroczysty i ten taki szary przeźroczysty. 4-in standard set. O tą donicę trzeba będzie zapytać, gdzie jest to nowość operowana przez hurtownię. No ale no, obrazek sam mówi, do czego jest to. Tu widzimy paprykę, bodajże chyba jest lubczyk, seler i jakiś pomidorek. Tak, o to będę musiał zapytać. Oczywiście skontaktuj się zapewne z nim przez formularz mailowy, bo teraz wiadomo, na giełdę nie czyna, ale jeszcze przejdźmy w takim razie do strony Facebooka. Facebook Gardeni, o który tutaj jest, można spokojnie sobie profil facebookowy polubić. Na którym na przykład co jakiś czas rzucają, widzę, co mają coś nowego. Drewna. Donica uformowana z połączenia plastiku i drewna. O tych donicach właśnie słyszałem, ale jeszcze ich nie miałem okazji, jak to mówią, dotknąć albo przetestować. To są donice, które się składają połączeniem plastiku i drewna. To by oznaczało, że łączą w sobie warunki zarazem, proszę, nie gnicia, tak jak plastik, większej twardości, przyjazności w ogóle jakby do roślin, za składa dodatek drewna. Oj, zainteresowa. Pyk. Klikujemy. Proszę, Wojtek Adamik jest zainteresowany donicą. Dla przypomnienia jeszcze przejdziemy do działu kontakt. Tak widzicie, kontakt z nami, jest telefon, mail i adresy sieci firmy. To co? No myślę, że to na razie tyle. Jeżeli już sobie kupię owe te i będę sadził, no chyba, że nie pozwoli mi niestety na kwarantanna, to się do was odezwę w kolejnym filmie.